Siema Karol, co u ciebie? Nieważne co u mnie, bo czy zauważyliście nowy telefon Jurka? Tak, to jest najmniejszy smartfon. A to? To jest najmniejszy telefon na świecie. I dzisiaj zamknęliśmy nasze telefony na 24 godziny i zobaczycie, jak nasze życie się zmieniło. Jest! Zobaczycie też reakcję ludzi. I najlepsze, zobaczycie, czy ktokolwiek w Lombardzie kupił ten telefon. Chciałem sprzedać telefon. I ile na tym zarobiliśmy. Zacznijmy od początku. Mamy smartfona. To jest smartfon. Telefon najmniejszy. Nawet się chwalą na opakowaniu. World smallest phone! Ty chcesz smartfona? Ja chcę smartfona, ja chcę smartfona. Ja też chcę smartfona. Bo ja chcę YouTube'a, Instagrama i jeszcze coś. Dobra, uwaga i... Ja myślałem, że on jest dużo większy. On jest naprawdę tak mały. Nawet case na to. Uwaga, otwieramy smartfona. Czemu on jest tak brzydko zapakowany? On wygląda na małego iPhone'a. Tutaj najmniejszy smartfon też, ten najmniejszy case'ik. A najlepsze jest to, że jest folia ochronna. Musimy zdecydować. Czuję, że ja będę zwycięzcą. Uwaga, uwaga, ja tak czuję w Jest! Dobra, jest! Nastawiamy tutaj czas na jeden dzień. Okej, jest jeden dzień, dokładnie. Nie. Dobra. Jest tak... I naprawdę tyle? Piąteczka, gratuluję, to był świetny wybór. Jak wiecie, mam ten mały telefon, więc jak mam nagrać Instagram Stories, jak nie mam telefonu? Nagram to aparatem. Teraz już bym wrzucał do Insta Story, ale muszę je jeszcze tutaj obrobić, bo masakra. A to jest mój mały telefonik. Jak widzicie, widać tyle, że nic nie widać. Jak chcę SMS-y, to wchodzę sobie tu. Masz wiadomość w skrzynce głosowej. To pewnie będzie ciężki dzień, w sensie ciężki 24 godziny. Dla ciebie nie. No. Maninki, on gram maliusinki. Jurek prowadzi już pierwsze rozmowy, a ja uświadomiłem sobie w tym czasie, że nie zaloguję się na Facebooka, ponieważ muszę mieć aplikację, którą mam na smartfonie. Także nie wrzucę Insta Story. W aparacie jest jakiś tryb. Tryb pięknej twarzy. Tu jest tryb pięknej twarzy. Dawaj, zrobię ci zdjęcie. Jaka piękna. Nic nie zmieniło pewnie. Jaka piękna twarz. Ty już lecisz? Powodzenia, Jurek. Masz lepiej, pamiętaj to. Wiem. Dobra. Potrafisz sobie. Bym miał odnaleźć plusy tego telefonu. Przede wszystkim to, że jest mały i tak naprawdę nic nie waży i można go wszędzie schować. Wyciągam moją listę kontaktów. Zadzwońmy może do Kacpra. Nie mam też nawigacji, więc będę musiał dojechać do niego z punktu A do punktu B bez nawigacji. A nie wiem, jak to zrobić, więc dzwonimy do Kacpra. Siema. Co tam porabiasz? To wyślij mi adres, no pa. Jest problem, ponieważ Kacper jest u Juli. Jak zapytałem, gdzie Julia mieszka, to że obok mnie. Dostałem SMS-a. Ten telefon to jest gówno. Teraz muszę pojechać do domu po prezent dla Kacpra, bo miał urodziny i do dziś mu nie dam tego prezentu. I następnie muszę w Google Mapsie na laptopie sprawdzić, jak to... Pierdziele. Jakbym się w czasie cofnął, także jedźmy. Powiem wam tak, próbuję teraz załogować się w koncie Google'a. Tutaj jest tak mała klawiatura, że mi to pewnie zajmie z... No i tyle mi zajęło napisanie maila na tej klawiaturze. Uświadomiłem sobie, że potrzebuję portfela. Nigdy nie noszę portfela, bo po co? Skoro kartę mam w telefonie, ale to dobre czasy się już zmieniły. Teraz nie mam karty w telefonie. Instaluje się pierwsza aplikacja. Ja widzę, że Spotify też jest, Instagram też jest, więc raczej 24 godziny będą udane. Jak używałem może 15 minut, a już nie ma 26%. Teraz poważna misja. Muszę ustalić na Google Mapsie drogę do Julii. Jak tam pojechać? Można zapomnieć o naszym telefonie. Prezencie! W sumie to jestem ciekaw, czy mu się prezent spodoba. Także zobaczymy razem. Ja ściągam dopiero pierwszą aplikację. Już mam 62% baterii, czyli już prawie 40% baterii zjadło. Przy ściąganiu jednej aplikacji. Teraz challenge. Dojechać do Julii. Zobaczymy, czy się uda. Trochę się o was boję, że się zaraz wywalicie. Znając moje szczęście, to się wywalicie. Ja chcę na pewno Google Mapsy. Zawsze jak parkuję, korzystam z aplikacji. Ale koniec tej wygody. Udało mi się ściągnąć mapsy, tylko teraz logowanie. A i ciekawostka jest taka, że mam już 33% baterii, czyli ten telefon trzeba będzie ładować minimum 5 razy w ciągu dnia. Widzę minus tego telefonu, że cały czas mi się gubi, bo jest taki mały. Więc to, że jest taki mały, to nie jest dobre, to jest niedobre. Dobra kochani, czekam na kolegę. Telefon już jest na ładowarce. No i powiem wam jedną rzecz. Ja chciałem na niego zainstalować Spotify'a. O, i Spotify właśnie jest zainstalowany. Tutaj nie wiem, czy widzicie, bo telefon jest tak mały, ale jest Spotify. Tylko jest jeden mały, potężny problem. Jak zauważyłem, w tym telefonie jest jedno wejście i to jest wejście do ładowarki. Tylko jest problem, że tutaj nie ma wejścia na słuchawki. Siemano. Siema. Jezu, cześć. Wy też nagrywacie vlogmasy? Ja też vlogmasy zacząłem. Myślałam, że coś jakiś przebrany we...
nie. Ja byłem przekonany, że po dawaj Kacper, otwieraj prezenta. A to ten urodzinowy? To ten urodzinowy. Uwaga. Nie ma, że jest spóźniony. Mam patrzeć? Udawaj, że się cieszysz. No, możesz patrzeć. Jak nie będzie mi się... Nie, nie będzie. Sasza. Jo, cześć, cześć chłopaki. Ja mam nowy telefon na 24 godziny. Jak myślisz, co to za telefon? To jest na Android. Tak, to prawda, to jest telefon na Androidzie. Lego, New York City. Co ja mogłem kupić? Dziękuję. Chciał kupił prezent i się wyśmiewają. Nie, ale podoba mi się 12 plus. Dziękuję bardzo. Ale nie uwierzysz, co to jest za telefon. To jest to. To jest najmniejszy smartfon na świecie. Jest jeden mały problem. Jedziemy do kawiarni, musimy wpisać nazwę kawiarni na Google Maps, żeby tam dotrzeć. O dobra, to nie koniec. Moja lista kontaktu, to jest mój nowy telefon. Yeah! Co? Udało się? No, mamy już. Dobra, udało się ciągnąć mapę. Najgorsze jest to, że ja już mam 4% baterii, a telefon jest cały czas na ładowarce. Okej, okay, minister jest, dobrze. Trasa. Okej, okay, jesteśmy już blisko. Prawie się udało. Jest! Jest! Kieruj się na południe. On nawiguje, ale cały czas pokazuje gdzieś skręcić, coś zrobić i no dziwnie to działa. Dojedziemy na miejsce i tam już raczej naładuję telefon. Wiesz co, nad czym pomyślałem? A jak ja za parking zapłacę? Jak ja w ogóle zapłacę? Niesamowite. Jak ty odczytałeś adres, jak ja ci wysłałem na tym, na SMS? To odwożę Kacpra i jedziemy do Y-ka. Kacper, podobał się pomysł, prezent? Nie, ja myślałem, że podobał się telefon. Telefon? Wolałbym taką komórę, szczerze, wiesz? Jeszcze pójdziemy do Lombardu i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał to kupić i za ile. No, ja myślę, że... ja myślę, że nikt. Mam 6 zł, dobra, tego starczy. Super! Więc ja już jak później pojadę do domu, spróbuję zainstalować ten Google Pay, no i mi się wydaje, że się uda i że będę płacił swoim nowym telefonem i że w ogóle będę mógł tak używać swojego nowego telefona, że nawet nie będzie potrzebował iPhone'a, co nie? Siemano. Sebastian, przyjechałem pofleksować się swoim nowym telefonem. To jest iPhone 13 Pro? To jest Zanko Tiny T1, najmniejszy telefon na świecie. O fuck, i to działa? Boni, fuck. I jest świetny, widzisz? Zamienimy się? Dobra, to dzięki, nara. Dobry panu, mam nowy telefon. Na Androidzie? Na Androidzie. Bez skitu. Tylko jest jeden problem, ja nie mogę im płacić. A pieniądze zapomniałem, w domu zapomniałem pieniądze. No cały czas mi się gubi, ja mam cały czas takie po prostu zawały serca. Mówię, o kurde, zgubiłem telefon na miejscu. Siema. Ludzie w kawiarni zwracają uwagę na mój telefon. Co powiesz o telefonie? To jest coś genialnego. Co więcej, powinniśmy iść w tą stronę. Nie powinniśmy jakby mieć telefonów rozmiaru komputeru. Tak, dokładnie tak. To jest mój nowy telefon. What? Y może zrobić sztuczkę i zniknie telefon. No. Musisz dmuchnąć. Powiem tak, ja już mam 1% baterii. Ja zauważyłem, że ten Android na tym telefonie wygląda jak iOS na iPhone'ie. Tylko jakiejś starszej wersji. Cześć. Zniknij mój telefon. Proszę. Halo? Halo? Jaka jakość! Jak ten telefon nagrywa filmiki. To była piękna sztuczka. Ale jak ci się podoba mój telefon? Z***sty, absolutnie. Tylko głupio wygląda, nie? Tak się zacząłem nudzić, że stwierdziłem, że wejdę w ustawienia, bo tak, kochani. Mamy profile, możemy zmienić sobie profil na przykład, żeby nam nie dzwonił telefon, ale to co jest najciekawsze, o, tu, phone settings, mamy tutaj magic voice. Ty, może teraz mój głos jest zmieniony. Poczekajcie, zadzwonimy do Y-ka. Halo? Zarąbista opcja w tym telefonie, zmienia głos. Baki w szoku, jego iPhone tego nie umie. Jo, pierdolę, to jest creepy. Coś wrzucę. Dostałem wiadomość, chyba ma być śmieszna, od Jurka, żebym sprawdził jego IGS. Nie wiem, czy on sobie nie ma świadomości, że ja nie mam Instagrama, ale robimy teraz. Ale ma Instagrama przynajmniej. Nie jestem w domu i przyjąłem kilka ciekawych rzeczy. Na przykład już wiem, jak słuchać swoją muzykę w aucie. Mam głośnik przenośny. Mi się wydaje, że to jest zwycięstwo i będę mógł słuchać normalną swoją muzykę w aucie, a nie jakieś radio. Wracamy do domu, Y będzie moją nawigacją, także bardzo ci dziękuję, Y. Skręć w lewo. Ale nie musisz aż tak się wczuwać, wystarczy, że będziesz mówił tak normalnie. W prawo, tak? Skręć w prawo. Próbuję zadzwonić na przykład do dziewczyny swojej.
Jest kamerka. Alo, alo. Jest kamera, afigiet. Ha, nie udało się, powiem wam tak. Ten telefon jest przedziwny. Wszystko co zajmuje na przykład na iPhone'ie kilka sekund, a nim zajmuje o wiele dłużej. Ale w nim nawet jest kamerka, przez którą można dzwonić do kogoś nie tylko z dźwiękiem, a jeszcze z obrazkiem. Więc, o Jezu, czemu to jest tak niesamowite? Jestem ciekaw, czy w ogóle ten telefon jest w stanie mnie obudzić, bo jest tu budzik oczywiście. Jak w każdym szanującym się telefonie. Jestem ciekaw, co tam u Karola. 22:35. Muszę iść odebrać paczkę, więc biorę was ze sobą. Oczywiście nie będzie to normalne odebranie paczki, bo jeżeli byłoby to normalne odebranie paczki z paczkomatu, to zrobiłbym to za pomocą smartfona i otworzył zdalnie, więc zrobimy to trochę inaczej. Zrobimy to w sposób niestandardowy, czyli z laptopa. Oczywiście mógłbym po prostu wpisać kod, który tu się wyświetla, ale nie chcę, bo to no szybko, że nikt tego nie widzi. No, udało się. No, także jest to też sposób, możecie to otworzyć za pomocą laptopa, jak nie macie smartfona. Ech, kochani, ja przyjechałem do domu, jestem mocno zmęczony. Jestem naprawdę zawiedziony. Jestem zawiedziony tym małym telefonikiem, bo on nie działa. Problem jest taki, że on rozładowuje się szybciej niż się naładowuje. No ja myślę, że Karol nie ma takich problemów ze swoim telefonem. Jest godzina 23:22. Zaraz idę spać, a przed snem pora na GTA Vice City. Definitive Edition, która jest definitywnie słaba, ale nostalgicznie gram. Dajcie mi w ogóle znać, która część GTA jest dla was najlepsza i wasza ulubiona. A ja jeszcze z wami ustawię budzik. Okej, udało się. To było ciężkie, ale udało się, także lecę spać. Jutro się widzimy. Jestem ciekaw, czy wstanę obudzony przez ten budzik, czy zaśpię, także jutro się tego dowiemy. Jestem cholera ciekaw, jak u Jurka idzie. Dobra, kochani, ja już idę spać, ustawiam tutaj budzik. Dobra, budziki są włączone. Jestem zawiedziony. I nawet nie budzikiem, ale tym, że on się cholera rozładował. Dlaczego? A z drugiej strony, czego ja oczekuję, jeżeli ten telefon jest takiej wielkości, to ciężko było tam wpakować, nie wiadomo jak wytrzymałą baterię, także... Ale mam ochotę nim rzucić. Ale nie rzucę, bo później nie znajdę. Tak wygląda ten telefon podłączony do ładowania. Śmieszne. Lepiej od budzika obudził mnie telefon od Jurka, który nie wiem czemu, ale postanowił o 10:00 do mnie zadzwonić. Kochani, dobrego poranku, dobra wiadomość jest taka, że budzik działa. Jest wkurzający, okropny ten budzik. Zadzwońmy do Karola może. Siema Karol. Siema. Co u ciebie? Dobrze. Naładuj go, ja przez całą noc ładowałem. Dobra, 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 dobra. Ten telefon rozładował mi się w trakcie rozmowy. Po prostu gadam, gadam i kaput. No, także ja się zbieram na trening i na trening wezmę to, ponieważ godzinę później ma Jurek, więc razem oficjalnie to otworzymy i weźmiemy te telefony. Jak wiesz, zmagam się z uzależnieniem od telefonu, więc schowałem swój telefon. Czekaj, czy to znaczy, że na treningu nie będziesz korzystał z telefonu? Tak, nawet są dwa, bo tu jest Jurka, to jest telefon. I ty się dziwisz, że ja nie byłem w stanie nic odczytać. A ty dzisiaj jak dzwoniłem do ciebie, tak, to z tego. On jest w wielkości twojej motywacji do treningu. Szybciej. Ja tutaj przyszedłem i Karol, widzę, siedzi w telefonie. Co ty tam oglądasz? Jak Jurek se radzisz? Ja bardzo dobrze se radzę, bardzo dobrze, naprawdę. Dwie minuty jeszcze. Karol, a co robimy ze starymi telefonami? Do Lombardu. No zobaczymy, czy ktoś będzie chciał to kupić i za ile. Bo nie wiem, ile daliśmy, no 300-400 zł, nie? Więcej. Więcej? 3, 2, 1. Nie! Jak dobrze wrócić. Generalnie to, że jestem uzależniony, to wiem, ale nie, że aż tak. Idziemy do Lombardu i też do skupu telefonów i zobaczymy, ile zaproponują mi za ten telefon. Ten telefon dałem 300 zł. Nie obrażajcie mnie w komentarzach, wiem, że to głupota, ale idziemy sprawdzić, ile ten telefon jest wart, no i czy w ogóle ktokolwiek będzie chciał go kupić. Dzień dobry. Chciałem sprzedać telefon taki. Kupiłem za 300 zł. Drogo? Drogo, no. No 8,50 to jest maksymalne. Okej. Okay. Ja po 85 mam takie nowe. Zarząd zrobił interes życia. Niestety, ale życie.